Czy stresujesz się czasami kiedy masz zacząć mówić w języku obcym? Jeśli tak, obejrzyj koniecznie to wideo, bo opowiem ci w nim o tym, jaka jest tego przyczyna i podam ci sposób bardzo prosty, jak sobie poradzić ze, ze stresem w tej sytuacji, a także w innych. Nazywam się Konrad Jerzy Goldobierz i witam cię na Językowym Spacerze. Dziś opowiem ci o teorii brytyjskiego psychiatry Steve'a Petersa. Jest on znany, bo pracował z wieloma sportowcami. Dzięki niemu, między innymi, brytyjscy kolarze zdobyli złoty medal olimpijski, bo pomógł im opanować e, tak naprawdę ich mózg. I myślę, że jak uczysz się języków obcych, to też chcesz znaleźć sposób, żeby zacząć lepiej korzystać z tego, co masz w głowie. I ten psychiatra opowiada na zasadzie takiego przykładu, jak funkcjonuje mózg i daje ten świetny przykład, mówi, że w naszej głowie jest tak jakby szympans. On odpowiada za wszystkie takie działania, za stres, za dziwne nasze zachowania. I to tak jakby nawiązanie do tej takiej zwierzęcej części naszego mózgu. Pewne nasze zachowania pojawiają się dlatego, że podobnie zachowują się zwierzęta. Przede wszystkim szympansy, do których jesteśmy bardzo podobni. Ale oprócz tego szympansa, mamy też w głowie człowieka, czyli tą część naszego mózgu, która działa mądrzej, działa bardziej analitycznie. I cały problem polega na tym, że bardzo często, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy jesteśmy zdenerwowani, zestresowani, ten szympans zaczyna szaleć, zaczyna dominować. Być może masz tak, że czasami podnosisz głos, na przykład krzyczysz na kogoś, gdy się zdenerwujesz. To jest właśnie działanie Twojego szympansa. A może stresujesz się, może ogarnia cię panika, chcesz uciekać przed jakimś wyzwaniem. To właśnie działanie twojego szympansa. Pomyśl sobie, jest w głowie właśnie taki mały szympans. I jak teraz zrobić, żeby go opanować? Wyobraź sobie, że chcesz do kogoś podejść i porozmawiać na przykład w języku angielskim, którego się uczysz. I teraz ogarnia cię panika, nie wiesz od czego zacząć, nie wiesz co zrobić, czyli szympans zaczyna tam w twojej głowie szaleć. I tutaj E, właśnie e, Steve Peters podaje bardzo łatwą, prostą metodę, którą możesz zastosować. Zacząłem ją stosować i rzeczywiście działa. Musisz tak naprawdę zrobić coś, co sprawi, że człowiek w Twojej głowie zacznie dominować nad szympansem. Czyli, że Twoje skupienie będzie nie na tych zwierzęcych odruchach, które bardzo często są dobre, one są też nam potrzebne, ale w niektórych sytuacjach musimy. Zacząć działać jak ludzie, bo ludzie patrzą długoterminowo. Ten mały szympans, on patrzy tylko na to, co się dzieje tutaj i teraz, więc no, czasami jest to przydatne, ale najczęściej, jeśli chcemy osiągnąć jakieś e, sukcesy w życiu, musimy zachowywać się jak ludzie. I co zrobić, by nagle nasz mózg przestawił się z myślenia szympansa na myślenie człowieka? Musimy zrobić coś, co my jako ludzie robimy doskonale, a czego nie potrafią szympansy. Pomyśl, co to może być? To jest śmianie się z samego siebie. A zatem, kiedy znajdzie Cię taka sytuacja, że zobaczysz, że zaczynasz reagować dziwnie, zaczynasz zachowywać się no nie tak, jak byś chciał czy chciała, kiedy ten Twój wewnętrzny szympans, który jest bardzo sympatyczny, ale czasami rozrabia, kiedy on zaczyna dominować to, co musisz zrobić, pomyśl sobie, jak śmiesznie wyglądasz. Pomyśl sobie, co mogłoby być śmiesznego w twoim zachowaniu. Czyli spróbuj zaśmiać się z samego siebie, czy samej siebie. Jest to dobre rozwiązanie, bo wtedy zmienisz myślenie z szympansowego na myślenie człowieka, no bo ludzie potrafią się śmiać z samej siebie. Więc kiedy podchodzisz do kogoś i chcesz porozmawiać po angielsku i zaczynasz się stresować, widzisz, ręce ci się trzęsą, może tutaj zaczynasz się pocić, pomyśl sobie tak ale wyglądam śmiesznie, kiedy e, się stresuję. Wyglądam jak jakaś, jakiś pomidor albo wyglądam jak e, e, nie wiem, e, jak, jak taki właśnie szympans. Cokolwiek pomyślisz, będzie to dobrym rozwiązaniem, bo kiedy się śmiejesz z siebie samego, czy siebie samej, wówczas zaczynasz dominować nad tym szympansem. Także spróbuj tej metody, czy to, kiedy będziesz e, mówić głowcem, ale możesz też spróbować i kiedy będziesz zajmować się czymś zupełnie innym i zobaczysz, że ten twój wewnętrzny szympans to zaczyna sterować. Także pozdrawiam Ci serdecznie. Przetestuj tę metodę, zdominuj swojego szympansa i pamiętaj jeszcze o jednym. Nie ucz się słówek, ucz się zdanie.